Siemano, w sumie dawno mnie tutaj nie było na YouTubie. Zacząłem taką serię z przygotowań do Aten. Nie udało mi się jej skończyć z różnych względów. W Atenach zrobiłem 815 kg, to już było tam 5 maja. Dawno temu już wróciłem. Bardzo jestem w sumie zadowolony z tego startu, bo nie byłem na pomoście przez 3 lata. Udało mi się tam w sumie dobrze wrócić. I jeżeli chodzi o same zawody, to kolejne będą w Łukowie, zaczynają się do 30 września i później na pewno chciałbym spróbować swoich sił w Siedlcach 2 grudnia. Tak byśmy tutaj sobie zaplanowali same starty. Wszyscy, których trenuję, w większości też zadeklarowali się, że takowe terminy im pasują. Po drodze jeszcze będzie złotoryja i na sam koniec tego roku, znaczy tydzień w sumie po Siedlcach, czyli 9 grudnia, na pewno zawitam jeszcze na Ligę Wyciskania i BPL. Co tam nie zagrało do tych Aten? No to w sumie, jak zacząłem już robić tą serię, no to mogłem ją skończyć. O tego to jak zwykle jest milion perturbacji różnych. Nawet jak daję firmy komuś do zmontowania, to i tak, to wymaga sporo czasu, żeby sobie wszystko nagrać. Było jeszcze dużo wyjazdów, więc na pewno jakiś całej serii przygotowań nie będę kręcił, ale jakieś okazjonalne filmy, żeby wrzucić na Instagrama czy tam na Facebooka, to można coś takiego zrobić, bo po prostu nie wymaga to aż tyle czasu. No i tym bardziej, że jak ktoś się skupia na samym starcie, to moim zdaniem tak, to nagrywanie można było sobie odpuścić. W dalszej części filmu chciałbym Was jeszcze zaprosić na sam unboxing mojej paczki tam z testosteronu. Znaczy unboxing, no w sumie to karton już wywaliłem, tylko samą zawartość tego, co jest w środku i jaką tam suplementację będę używał do samego startu w Łukowie i później do Siedlec. Zapraszam do oglądania dalej. No dobra, no to w sumie tak by się tutaj prezentowało to, co sobie zamówiłem z testosteron.pl. Może pojedziemy sobie od prawej strony, czyli mamy tutaj jakieś tam białko z XXL-a. Tutaj jest akurat smak jakiś pistacjowy. Zawsze sobie daję do posiłku potreningowego. Teraz będę miał w diecie 360 g białka. Oczywiście liczę tylko to pełnowartościowe. To ile jest z ryżu czy tam z kaszy, to mnie raczej mało interesuje. Czemu tak? No to jest taka, powiedzmy, raczej stara szkoła. Zawsze tak robiłem. I nie uważam, żebym się jeszcze musiał rozdrabniać na jakąś ilość białka z wszystkich roślinnych źródeł. Nie ma ich aż tyle, żeby jakoś tam super działo in plus, jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej. Wydaje mi się, że chyba Greg Knuckles wstawił taki świetny film, artykuł o samej podaży białka, jakich źródeł używamy i tak dalej. Tam wymienił już całą piramidę na stronie strongerbyscience.com. Także jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany, to odsyłam go do tegowoż artykułu. Od dołu mamy liver entutka, czyli oraz NAC zaraz przy nim, czyli będzie jakieś tam mocne wsparcie wątroby. Może w tym okresie jakoś aż tak nie będę tego potrzebował, ale przez całe przygotowania oczywiście chciałbym suplementować tego rodzaju suplementy. Dalej od góry mamy tutaj berberynę i cały taki stack cynamon, gemnema i morwa. Berberynę stosuję w dość dużej ilości, uwaga, około treningowo. Nigdy nikomu nie będę polecał brać tego około treningowo, ale ja akurat jestem taką osobą, która będzie spożywała dość sporą ilość węglowodanów w tym okresie. Dlatego jest taka, a nie inna decyzja. W hipoglikamię na pewno nie wpadnę, więc tak jak powiedziałem, na pewno będzie to w stałej suplementacji. I jeszcze raz powiem, nie namawiam nikogo, żeby brał berberyny w jakimś tam pre-workoutach. Do mojego staka przetreningowego jeszcze będę używał ashwagandy i ariuny. W sumie obszerny artykuł na ten temat pisał Viking na łamach testosteron.pl, także na pewno jeszcze w podpisie filmu
Dam link do tego artykułu, ponieważ jest bardzo rzetelnie napisany i na pewno we wszystkim się zgadzamy, jeżeli chodzi o wszystkie jakieś przetreningówki. Jak widzicie, nie ma tutaj nic z pobudzaczy. Ja ogólnie przy treningu trójbojowym nie uważam, żeby w ogóle jakieś pobudzacze miały mieć miejsce. Treningi są bardzo długie. Jak macie nawet większy gaz na te tam 45-50 minut, to co to zmienia w obliczu treningu dwu czy 2,5 godzinnego, jeżeli chodzi nawet o samo robienie serii roboczych, także na pewno nie jestem tego zwolennikiem i raczej zawsze robię w odwrotną stronę, czyli nawadniam swoich zawodników, jak i siebie, czyli raczej, no nie wiem, chociażby ten intra-workout, jak on tutaj, Palpur Rough i Green Magnitude, który będę brał w trakcie treningu łącznie z Vitargo, będzie mi służył do lepszego nawodnienia. Green Magnitude jest dość ciekawą kreatyną, jest już chyba ponad 10 lat na rynku, jeżeli się mylę, to zapewne Maciej mnie poprawi w tym filmie, czyli mamy tutaj sam jabłczan kreatyny i magnezowy chlorat kreatyny w 5 gramach. Nie ma nawet tutaj monohydratu, czyli jeżeli chcielibyście samą fazę nasycenia albo szybsze wysycenie fosfokreatyną komórek, no to radziłbym się skierować do innego produktu, ale dalej mamy na przykład jeszcze betainę w 2 gramach, czyli będzie to nasze źródło samej endogennej kreatyny, która może się tutaj wytwarzać, więc jest to świetnie skomponowany stack, łącznie jeszcze z tyrozyną i tauryną, czyli mamy jeszcze przeciwdziałanie samemu zmęczeniu ośrodkowemu. W Palpur Rough mamy cały profil aminokwasów egzogennych. Proszę bardzo. Po treningu będę właśnie, tak jak już wspominałem, jeszcze na pewno dosypywał sobie białko z prawej strony. No i po lewej stronie mamy to, co na pompkę, i jak już wcześniej wspominałem, żadnej kofeiny, efedryny, jochimbiny czy jakichkolwiek substancji, które działałyby na układ adrenergiczny, nie będę brał, ponieważ mi to po prostu szkodzi. Mam tylko jeszcze większy zjazd i większe jakieś ryzyko spadku cukru, na czym w ogóle mi nie zależy. Tutaj agmatyna i Vasopak, to ma dość fajny skład. Tutaj kiedyś promowałem samego Big Noise'a z innej firmy, nie pamiętam jakiej. Tutaj macie jeszcze składzik, czyli znowu mamy glicerol, AKG, mamy tutaj jeszcze dodatkowo agmatynę, betainę, czyli wszystko, co tak naprawdę bym potrzebował przed treningiem. Przypominam tylko, że na kod Barbel macie 7% zniżki na sklepie testosteron.pl. Teraz w sumie chciałbym Was zaprosić na nasze cotygodniowe Q&A, które będzie miało miejsce właśnie tutaj na YouTubie, ze względu na to, że nie potrzeba do tego żadnej obróbki, czyli montażu, więc jest to dla nas łatwe do zrobienia. Co tydzień będziemy się zmieniali, czyli Tadziu będzie robił z Pawłem jeden tydzień, ja będę nadawał z Poznania drugi tydzień, trzeci tydzień Michał i będzie taka rotacja na raz w miesiącu. Zawsze będzie podany temat przewodni, do którego będziemy Was nawoływać na Facebooku, tam będzie utworzone wydarzenie. Tam też będziecie mogli zadawać wszystkie pytania, na które postaramy się rzetelnie odpowiedzieć. No i oczywiście to, co spoza wynika na jakieś Wasze zagwozdki, jeżeli chodzi o periodyzację treningową, bo z tym jest, z tego co zauważyliśmy, w sumie największy problem. Więc postaramy się zrobić to w jak najlepszy sposób. Zachęcam jak zwykle do lajkowania oraz subskrybowania naszego kanału. Jak Wam się podobało, to po prostu udostępnijcie film dalej. Cześć!